po raz trzeci, także cieszymy się z tego bardzo mocno. No i zapraszam organizatorów, którzy o tej imprezie na pewno powiedzą więcej. Karol Lejman i Janek Konikiewicz, pomysłodawcy tej konferencji, zapraszam gorąco. Bardzo proszę jeszcze raz, Karol Lejman, Łańcuchowy Marketing i Janek Konikiewicz, krótko o trzeciej konferencji marketingu. Nie, to już przepraszam, że czasu będzie dużo więcej. Toruń to jest takie miasto, można powiedzieć, nietypowe dla konferencji tego typu, dlatego bardzo nas cieszy to, że możemy tutaj po raz kolejny spotkać się w takim gronie i jakby integrować się nie tylko w największe ośrodki w Polsce typu Warszawa, Kraków czy Poznań, nie chcemy przedłużać, także zapraszam. Jeszcze kilka słów podania, ponieważ szczególnie chcieliśmy podziękować sponsorom i partnerom, bez których organizacja nie byłaby pewnie taka łatwa i przyjemna. Szczególnie dziękujemy firmom Nice Polska, na tych główkach, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta Toruń, firma Regalia oraz partnerzy konferencji, Press Service Monitoring Mediów, Investech, Alstal oraz JG Sport. Życzymy Państwu udanej dyskusji, owocnych nowych kontaktów. Wierzymy, że konferencja będzie spełnić Państwa oczekiwania, by się podobała. Witam na stosunkowo nowy, uchwalony w 2010 roku w czerwcu, który zaczął obowiązywać od 16 października 2010 roku. Ustawa ta zastąpiła dotychczasowe dwa akty prawne, czyli ustawę o kulturze fizycznej i ustawę o sporcie kwalifikowanym. Przed podjęciem tych prac i ministerialnych, i parlamentarnych nad kształtem nowej ustawy o sporcie zadano sobie podstawowe pytanie, co powinna nowa ustawa o sporcie regulować, jaki sposób regulacji powinniśmy przyjąć, żeby kompleksowo ukształtować relacje prawne i podstawy prawne działalności sportowej w naszym kraju. Otóż, proszę Państwa, projektodawca i najprostsze regulacje jedynie dotyczące działalności prawnie reglamentowanej, czyli działalności Polskich Związków Sportowych w głównej mierze. Projektodawca wyszedł z założenia, że działalność człowieka nie wchodząca w ramy działalności Polskich Związków Sportowych nie powinna być przedmiotem zainteresowania ustawodawcy i jest objęta sprawą wolności człowieka, wolności obywatela w naszym kraju. Przyjęto następujące założenia aksjologiczne tej nowej ustawy. A więc po pierwsze, państwo nie powinno w zasadzie ingerować w sport, gdy nie ma charakteru uczestnictwa we współzawodnictwie organizowanym przez Polskie Związki Sportowe. To po pierwsze. Następnie, zasady uprawiania sportu w określonej dyscyplinie sportu powinny być określane przez Polskie Związki Sportowe na zasadzie monopolu. Podtrzymano jednocześnie zasadę obowiązującą dotychczas, zgodnie z którą Polskie Związki Sportowe jako element struktury światowej, czyli działalności Polski Związek Sportowy Piłki Nożnej musi utworzyć ligę zawodową. Bez względu na to, czy jest to celowe, czy pozostałe kluby będą mogły przekształcić się w przyszłości w spółki akcyjne, nie ma ruchu, żadnego luzu decyzyjnego. Polski Związek Sportowy jest ustawodawcą w trzeci wprowadzeniu pewnego automatyzmu i Polski Związek w takiej sytuacji będzie musiał utworzyć ligę zawodową. Nie musiał. Proszę Państwa, przejdźmy może teraz do omówienia jednostki z samorządu terytorialnego. Chciałem tylko, ponieważ to jest druga prezentacja, spóźniłem się na wstępie, na wstęp, natomiast ze swojej strony chciałem tylko pogratulować tutaj chłopakom i całemu zespołowi organizacji tego, że w ogóle im się chce, bo to nie jest łatwa praca, a takie spotkania są potrzebne, także tym bardziej się cieszę i tym bardziej się cieszę, że znalazło się miejsce na taką tematykę, jaką ja zamierzam Państwu zaprezentować, która nie jest wywrotowa i rewolucyjna, natomiast jest może nieco mniej do tej pory popularna i mam nadzieję, że dzięki tej konferencji między innymi tak się stanie. Też oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest to kwestia trochę przypadku ułożenia tutaj
planu konferencji i dlatego właśnie wylądowałem na drugim miejscu, zaraz po panu doktorze. Natomiast cieszę się też, że ten blok akurat dotyczący promocji miast i dotyczący zagadnień związanych w moim przypadku ze sportem amatorskim, jak państwo pewnie się zorientujecie, że on no, znalazł się akurat na początku konferencji, że w ten sposób go trochę bardziej, mam nadzieję, że zaznaczymy, ponieważ no, program konferencji jest bogaty, także zdaję sobie sprawę, że państwo ale czekać młodzież, więc ta historia też nie jest zbyt długa. Tak się to wszystko poukładało w każdym razie, że obecnie zajmuję się tematami dotyczącymi bardziej sportu amatorskiego. Taki logo, który widzicie państwo na dole, to jest akurat aktualnie realizowany przez nas projekt. Ten projekt z Warszawą był realizowany wcześniej, ale gdzieś mniej więcej wszystko zmierza właśnie w kierunku sportu amatorskiego, w moim przynajmniej przypadku, co nie znaczy, że sport wyczynowy jest dla mnie mniej ważny, mniej istotny. Natomiast jeszcze chciałem zaznaczyć, że w prezentacji zarysować i zainteresować też tym moim tematem. Przejdźmy do rzeczy. Z takich bieżących wydarzeń, które ostatnio rzuciły się mnie osobiście w oczy i być może państwu również, zrobiłem takie zestawienie dotyczące jakby PR-u wokół sportu wyczynowego ostatnimi czasy i wokół i tego, co udało mi się. Zestawienia zostały w jakiś stopniu wzajemnione. I tyle. To co mówię, tematyka jest skierowana tak, żeby rozbudować coś, pokazać jak stworzyć kodów za tym zadaniem. Poruszamy tematy wszystko od Tomasza Radwana, czy tak samo w tym przeciągu w marcu klubu. To są to rzeczy, które powinny interesować, a nic tego nie interesuje. Dla mnie to jest. Dziękuję.